Cześć, ja jestem Galdamir, witam was bardzo serdecznie na Galdamir TV. Niektórych ponownie, ale po dłuższej przerwie. No i stąd tytuł, spowiedź youtubera. Właśnie, spieszę wyjaśnić dlaczego. No, gdyby istniała taka gra, ale na szczęście nie istnieje, czyli symulator spowiedzi, bo już tych symulatorów naprawdę jest ogrom i praktycznie w każdej, no w każdej może nie, ale w wielu dziedzinach życia już się te symulatory pojawiają. Na szczęście symulatora spowiedzi jeszcze nie ma, więc spokojnie, to nie będzie gameplay. Zapraszam was jedynie na vloga dzisiaj, jedynie albo aż. Bo po miesięcznej przerwie wracam do publikowania filmów na YouTubie. Przez ostatni miesiąc rzeczywiście nie udawało mi się absolutnie znaleźć czasu na to, żeby ponagrywać, ani na to, żeby zbyt wiele pograć. No, gdzieś tam logowałem się do Albiona, jakby uprawiałem trochę działkę, dbałem o zwierzęta, też niecodziennie niestety. No, ale jakby na gry brakowało czasu też na nagrywanie. No i właśnie chciałbym wam co nieco opowiedzieć o tym dlaczego. Wiem, że wśród oglądających Galdamir TV jest coraz więcej osób, które zaglądają do mnie niemal codziennie. To znaczy zaglądają do mnie tak często jak są filmy. Osoby, które mam na myśli, osoby, które oglądają praktycznie każdy materiał, niezależnie od tego, czego on dotyczy. To jeszcze jest niewielkie grono, ale widzę po statystykach i po komentarzach, że to grono się coraz bardziej powiększa. Pewnie jest tak też dlatego, że w ostatnim czasie tak naprawdę najwięcej było filmów z Albiona. To znaczy były tylko filmy z Albiona i czasami jakiś vlog, ten materiał z Pyrkonu ostatnio, no i w zasadzie tyle. Więc pewnie to wpływa na to, że fanów Albiona jest jakaś tam grupa, no i oni po prostu oglądają niemal każdy materiał z Albiona. Dlaczego miesiąc nie nagrywałem? To jakby i trudne, i łatwe pytanie. Po prostu dla mnie YouTube, co już nieraz wam mówiłem, jest takim rodzajem spędzania wolnego czasu, pewną przyjemnością. Traktuję to gdzieś tam pomiędzy pracą a przyjemnością coraz bardziej i w pewnych okresach, jakby patrząc na ostatni rok, udawało mi się bardzo dużo materiałów dla was nagrywać, co mnie cieszy niezmiernie. Niezmiernie cieszy mnie też to, że przybywa subskrybentów i odsłon na filmach także. Ale no, kiedy mamy pewne obowiązki życiowe związane z naszą pracą codzienną, no to one po prostu muszą być na pierwszym miejscu. I to takie sztampowe, może powtarzane często przez rodziców hasło, że najpierw obowiązki, a potem przyjemność, więc najpierw lekcje, a potem możesz sobie pograć albo pójść na pograć piłkę czy pograć na komputerze. W moim przypadku najpierw praca, potem ta przyjemność w postaci pogrania sobie przed monitorem i potem obrobienia tego materiału po to, żeby wam jakiś nowy film pokazać. Czym się zajmowałem w ostatnim czasie? W zasadzie od połowy kwietnia już nagrywałem materiał, więc byłem za pan brat z moją lustrzanką, przed którą teraz siedzę, i nagrywałem materiał dla znajomych, którzy mieli ślub. I chciałem im zrobić taki prezent, niespodziankę na wesele w postaci filmu z ich jakby postaciami w rolach głównych. Ciężko się nagrywa film, kiedy osoby będące głównymi bohaterami o tym nie wiedzą. Oczywiście to nie jest ukryta kamera, no bo jakby nie da się schować w szafie u znajomych i podpatrywać jakieś tam sytuacje życiowe. Ale miałem szczęście być z nimi na plenerze, kiedy nagrywali film z podziękowaniami dla rodziców. I trochę z takiego backstage'u ponagrywałem kilka ujęć. Niestety tych materiałów nie mogę wam pokazać, bo nie mam ani praw do tego wizerunku tych osób, które są na tym materiale, ani do muzyki. Muzyka to były dwa materiały znane, no takie popowe piosenki, które dotyczyły, jedna to Dear Future Husband Meghan Trainor i druga to The Proposal. Nie pamiętam teraz autora, ale jeżeli The Proposal sobie wpiszecie, to na pewno na YouTubie znajdziecie taki materiał. I przeplatałem te piosenki ze sobą, podkładając do tego ujęcia z różnych momentów, które pasowały do tego tekstu. Tam jest o zabraniu na randkę, o tym, że tutaj będziesz moją królową, posadzę cię na tronie i tak dalej. No i na końcu jest taki kluczowy moment w The Proposal, że kiedyś weźmiemy ślub.
I tutaj miałem taki zamysł, żeby cała ta historia, którą będę w tym 3,5-minutowym filmie opowiadał, będzie prowadziła przed ołtarz, gdzie oni oczywiście będą przed tym ołtarzem. Ksiądz, który prowadził mszę, który był osobą zasadniczą. Chciałem, żeby oni wszyscy na tym filmie byli, żeby to był ten moment kończący film. Ale jak to zrobić? Oczywiście nie da się tego nagrać wcześniej, no bo jakby nie ma prób jakichś u nas, tego typu praktyki nie ma, więc trzeba to było nagrać w dniu wesela, po prostu w dniu ślubu to nagrać i zmontować po drodze w samochodzie. Na szczęście między kościołem a salą weselną jest godzina drogi samochodem, więc w trakcie tej godziny te ujęcia szybciutko tam pozbierałem w Sony Vegas i na laptopie puściłem rendering, udało się idealnie i powiem Wam, że bezcenne są miny osób, które oglądały ten film na weselu, no powiedzmy w odstępie czasu 3, może 4 godzin od ceremonii obejrzeli siebie na filmie po raz pierwszy z tego wyjątkowego momentu ich życia. I to był pierwszy materiał, jaki robiłem, to mi zajęło około, no ja wiem, 2 tygodni gdzieś tak dłubania przy tym, ale jeszcze wtedy materiały na YouTubie miałem czas nagrywać. No a potem zaczął się czerwiec i to był taki czas wyjątkowo jakby trudny w mojej pracy, bo bardzo dużo się dzieje pod koniec roku szkolnego dla nauczyciela, a jeszcze nałożyło się na to święto szkoły. Na święto szkoły trzeba było nagrać film, znaczy trzeba było. Zgłosiłem się, że tak powiem, do tego, że ja taki film przygotuję, za co dzieci lubią szkołę, czego w niej nie lubią, co by zmieniły. Bardzo fajny materiał powstał, no ale oczywiście jego także nie mogę Wam na YouTubie pokazać, bo tutaj wizerunek tych dzieci no, przez cały czas niemalże na tym filmie się znajduje. Poprzerywałem to takimi momentami jakby ogólnego rzutu na szkołę, na basen, na różne miejsca, które w tej szkole są istotne i lubiane, i przeplatałem to z tym, co dzieci o szkole mówiły. Bardzo fajnie to wyszło, bardzo mi się ten materiał podoba. Nagrywałem także materiał z zagadkami muzycznymi, jaka to melodia, coś w tym klimacie, gdzie dzieci z słuchawkami na uszach, zresztą moimi słuchaweczkami tymi, siedziały sobie przed kamerą, miały telefon w ręku, telefon oczywiście był podpięty do słuchawek i one słyszały muzyczkę, która tam sobie leciała, sami ją wybrali i mieli ją nucić w międzyczasie. Fantastyczne powstały, fantastyczny podkład do Despacito, do Miłość w Zakopanem, co tam jeszcze mieliśmy, Lama in my living room, 3 takie piosenki udało mi się bardzo, bardzo interesująco nagrać. Nie chciałem, żeby to były piosenki koniecznie dziecięce, mimo że to przedszkolaki siedziały przed kamerą, to wybrały sobie same utwory, które znają i lubią, i bardzo, bardzo fajny materiał z tego powstał. Także chcę Wam powiedzieć, że przez ten miesiąc ja nie odstępowałem lustrzenki tak naprawdę, bo jeśli nie robiłem filmów, o których już wspominałem, to robiłem zdjęcia na tą czy inną okazję, na samym święcie szkoły, na zakończeniu roku, na różnych tam innych uroczystościach, nie tylko związanych ze szkołą, na ślubie ostatnio też byłem, więc bardzo dużo takich praktyk miałem z aparatem w ręku, więc bądźcie spokojni, nigdzie nie zniknąłem. Zamierzam teraz wrócić powoli, na spokojnie, wrócić do nagrywania dla Was gameplayów. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, że Wy mnie zobaczycie wkrótce i że no, uraczycie mnie swoimi komentarzami, lajkami, bo to jest dla mnie bardzo istotny feedback dotyczący tej mojej, no właśnie, między hobby a pracą na razie to stawiam, tego co robię na YouTubie. Także taka moja spowiedź dzisiejsza, takie moje tłumaczenie trochę z tego ostatniego miesiąca. To nie jest pierwszy raz, kiedy zdarzyła mi się na YouTubie przerwa. Stety czy niestety, to jest taki okres czasami planowany, a czasami który po prostu sam się zdarza. U mnie się zdarzył sam. Miałem bardzo dużo dokumentacji też do robienia, więc przed komputerem też sporo siedziałem klikając tutaj. Ale to nie był czas, kiedy mogłem pograć, kiedy mogłem coś dla Was nagrywać. I postanowiłem, że nie będę wrzucał kolejnego gameplaya, po prostu przerywając ten miesięczny okres ciszy w eterze na YouTubie, tylko po prostu nagram dla Was takie zwierzenia, takie opowieści swoje o tym, co się też ostatnio działo i dlaczego tych materiałów nie było.
Może Was to interesuje, może nie. Jeżeli nie, to pewnie nie dotrwaliście do tego momentu, tego materiału. Tak czy inaczej, wracam powoli do nagrywania. Będzie nadal Albion, przynajmniej w tej materii wiele się nie zmieni, ale Albion będzie coraz częściej przeplatany różnymi innymi tytułami. Niestety w lipcu, czy w ogóle w tym roku, ja nie mam zbyt wielu gier dla siebie. To jest jakoś tam dla mnie taka bolesna prawda, że czekam na gry, które będą raczej no, albo w drugiej połowie roku, gdzieś w okolicach października, albo wręcz przesunięte zostały na kolejny rok. Tu mam na myśli Anthema, mam na myśli Metro Exodus. Tak, to są gierki, które ja bardzo, bardzo chciałbym zagrać. Mówiłem Wam o Bless Online, ale ta gra zupełnie nie spełnia moich... Absolutnie nie spełnia moich oczekiwań i nie będę się nawet za nią zabierał. Jest coraz więcej gier, które wychodzi na rynek, ale są nie najlepsze. Przykro mi to mówić jako osobie, która jest związana z rynkiem gier, choć jeżeli już wychodzi gra taka mocno oczekiwana, to często ona rzeczywiście jest na tyle dobrze zrobiona, że spełnia oczekiwania tych, którzy na nią czekali. Więc z jednej strony bardzo dobre gry, a z drugiej strony nadal czy coraz więcej takich gierek trochę na zasadzie zapchania dziury. Może ktoś w nią zagra, parę osób, kilkanaście, kilkaset, kilka tysięcy i będzie jakoś w miarę dobrze. Gry też kosztują bardzo dużo i to też jest dla wielu ludzi przeszkoda w ich zakupie. Dlatego takich materiałów dotyczących gier, jak były wcześniej na Galdamir TV, nadal będą, bo chciałbym Wam troszeczkę doradzać co do tego, jakby pokazywać różne gry po to, żeby doradzać, co kupić, a czego nie kupić, żebyście sami mogli zdecydować, co Wam się podoba, a co niekoniecznie. Także zobaczymy, co poza Albionem jeszcze będzie. Na pewno wrócą niektóre gry, które trzeba troszeczkę odświeżyć, bo minęło już nieco czasu i trochę się zmieniły. Warto im dać drugą szansę. Lubię to określenie bardzo. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, pogodnego, u mnie przynajmniej słonecznie. Mam nadzieję, że u Was także. Jeśli macie wakacje lub urlop, to odpoczywajcie. No i zapraszam na Galdamir TV już w najbliższym czasie na kolejne materiały. Tym razem już gameplayowe raczej, chociaż vlogi też się zdarzą. Trzymajcie się. Cześć!